Minecraft Tajemnice Smoków. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Już trochę lepiej się śpi na tych kamieniach, jak się przyzwyczai. O, jeszcze Rico śpi. Rico, obudź się! Obudź się, Rico! Co jest? Co się stało? No wstawaj, kurde, co ty będziesz cały dzień spał? Chciałbym ci przypomnieć, że ja wczoraj nie spałem. A to już nie moja wina, że nie spałeś. No, dobra. Ej, patrz, jak słodko. Przytuliła się chyba do niego, czy nie? Czy ona właśnie je jego skrzydło? Czy ona miętoli jego skrzydło tak, jak się kciuka miętoli? Dobra, nie przerywajmy im, czekaj. Chodź, wyjdźmy trochę, bo ja się muszę odlać, chodź. Jak dobrze. Dobra. Dobra, ja załatwiłem swoje potrzeby. No nie! Rico, to chociaż posprzątaj po sobie. No. O, no i widzisz, potrafisz. Dobra. Słuchaj, co mamy dzisiaj w planach? Ogólnie to spójrz do tyłu. Co? O! Gronkiel. Ej, ale wiesz co, zauważyłem, że ten zielony Gronkiel, on chyba będzie się mnie cały czas szczepiał, bo ja się u niego przy ogonie przyczepiłem i... No, on chyba będzie koło ciebie krążył, wiesz co? Kolejny lecił u góry, widzisz? A to nie jest Gronkiel, to jest jakiś inny jeszcze, nie znam tego gatunku smoka, będę musiał się doedukować. Przede wszystkim chciałbym się zobaczyć na berg z ludźmi, żeby wiedzieć, co się tam stało. Ale słuchaj, jak zrobimy rezerwat smoków, czy coś takiego, to wtedy będziemy mieli wszystkie gatunki, to już one się zajmą sobą, wiesz? Także się o to nie musisz martwić, ale... Słuchaj, ja bym przede wszystkim chciał dzisiaj przelecieć się koło tej wyspy i znaleźć coś ciekawego, wiesz? Żeby właśnie... Dobra. Jakby to powiedzieć, chciałbym, żebyśmy znaleźli jakieś fajne miejsce na dom. O to mi chodzi. Dobra, Rico, to ty masz wszystkie potrzebne rzeczy? Mam dirt, rybę, wędkę i schab. Nie masz żadnych narzędzi? Nie. Kurde, a masz chociaż drewno? Tak. Dobra, no to zrób crafting i ja mam kobla, to możemy zrobić jakieś podstawowe narzędzie, ale nie wiedziałem, że nie masz narzędzi żadnych. To poszedłeś na wyprawę z niczym tak naprawdę? Z pustymi rękami? Tak. Nie, ja... muszę odetchnąć chwilę. Dobra, nie, koniec, Szczerbatek, koniec. Musisz się nauczyć, że nie będziesz spał cały dzień. Nie wiem, jak twój smok, Rico, ale ja nie mogę pozwolić, żeby mój smok ciągle spał, bo to tylko mu później wyjdzie na gorsze. Dobra, przede wszystkim, masz tutaj trochę kobla, zrób sobie z tego jakieś narzędzia podstawowe, okej? Dobra, i teraz tak. Tu są gronkle. Kurde, ja bym się już przeleciał koło tej wyspy, Rico. Czekaj. No, zrób sobie killowy miecz, to ci wystarczy. I siekierkę. No i siekierkę, jak tam chcesz. Dobra, ej. No, obudź smoka przede wszystkim. No, dobra. No. Słuchaj, to co, wyruszamy, bo ja bym chciał sprawdzić... A, właśnie, może nakarmić jeszcze, to fakt. Gdzie są moje ryby? O, czekaj, bo mi wypadły. Oj. Dobra. Jedz, Szczerbatek, jedz. Dobra. Dobra, ryby mi już nie będą potrzebne. W ogóle niektóre rzeczy mi teraz nie będą potrzebne, to sobie po prostu tutaj ogarnę w ten sposób. Już? Możemy lecieć? Mhm. Dobra. A w którą stronę? No, przede wszystkim przelecieć się wokół tej wyspy całej tutaj, wiesz? Chciałbym sprawdzić... Znaczy, chodzi mi o tą górę tutaj, bo chciałbym zobaczyć, czy to będzie dobre miejsce, żebyśmy mogli tutaj zamieszkać, wiesz? Gdzie ty jesteś? O, widzę cię. Dobra, ale nie lataj też za nisko, wiesz? Musimy czekaj. Gdzie ty jesteś? Chodź, bo musimy się zsynchronizować. Do góry! Rico, o. Dobra, dawaj. Dawaj, tutaj. Kurde, tu są tak piękne tereny. Ja bym tu zamieszkał w sumie. Nie wiem jak ty. Gdziekolwiek... O, Rico, dawaj niżej trochę. Bo ja chcę sprawdzić tą górę, a chociaż w sumie od góry też możemy później sprawdzić. Dawaj! Ojejku, ty jesteś szybki mega. Dobra, dawaj. W sumie i tak tu są ładne tereny. Myślę, że już i tak wystarczająco sprawdziliśmy i...
I możemy uznać to miejsce za zwiedzone, co? Tak. Co, wracamy? Gdzie jesteś? No o. Tu jestem. W sensie, no ja cały czas latam koło tej góry, ale i tak tu są piękne tereny, więc myślę, że nie ma sensu. Po prostu leć za mną, co? Nadążasz? Mhm, na luzie. Jak ja cię nie widzę, o, widzę cię chyba. A ty jesteś tam wysoko. Ty latasz za wysoko, mordo. Myślę, że i tak tu są tak ładne tereny, że tu nie możemy już... Ej! Ja! Czekaj, Szczerbatek! Spokojnie, Szczerbatek! Szczerbatek! Dobra. Riko, wyląduj! Tutaj! Oj. Riko, czekaj, Szczerbatek, zostaj tutaj. Riko! O! Postaw tu swojego smoka, znaczy, żeby siedział. Siadaj, Cieo, kurde, się muszę nauczyć jego imienia. Cieo, dobra. No, on nie chce jeść, po prostu go posadź i tyle. No. A, dobra, niech śpi, jak tam chcesz, to ty sobie tego smoka rozpieszczaj. Ale słuchaj, bo tu zauważyłem jakiegoś dziwnego cave'a. Taki nienaturalny, to nie wiem, czy to smok jakiś wydrążył, czy coś, może jakiś szczep to zgony, czy coś. Chodź tutaj. Chodź. Jest taka szansa, że właśnie jakiś szeptozgon rozkopa tą jaskinię i chciałbym ją zwiedzić, bo ona się wydaje taka dziwna. Ej, coś tam jest, chodź. Czekaj, masz pochodnie? Nie, właśnie nie mam pochodni. A ja mam. Kurde, masz pochodnie? Dobra, to... Cztery tylko. Dobra, dzięki za pochodnie, słuchaj, bo w ogóle nie wiem, to nie wygląda na robotę szeptozgona, ale no nie jestem pewien, może krzykozgon? Ej, coś się świeci, ej, jakaś tablica tam jest. Kurde, jakieś laboratorium. Czujesz to? Czujesz to? No. No. Taką... Sama siarka. Jakby jakiś wybuch. Kurde, ale... Nie wiem, chodź to sprawdzić tutaj. Ej, o nie. Czy to nie jest gniazdo? Nie wiem, czy to jest... Gdzie? To? Tu. Czegoś? Czekaj. Kogoś? Ej, jajko tu jest. Czekaj, ale nie, zostawmy to, bo... Ej, a jeśli zostawmy. To jest jakaś jaskinia jakiegoś smoka, a my właśnie tu weszliśmy na śniadanie? Ej. Ej, ja nie chcę być daniem głównym tutaj, halo? No chyba ten pan to chyba był daniem głównym, a ja się teraz trochę boję. Nie wiem, ale co tu robi laboratorium w takim razie? I co tu tutaj... Może... Czekaj. Na smoku. Nie wiem. Czekaj, ale eksperymenty na smokach przecież... To jest... Czekaj, jest tu coś? W sejfie nic nie ma. Kurde, globus. Oj. Jakieś te? No, uważaj tam. Jakieś te? W książkach coś jest, ale to są książki takie ala magiczne. Nic kompletnie nie umiem z tego rozczytać. To są takie... Nie rozumiem ich kompletnie. Co tu się dzieje? Ej, skrzynka tu jest. Gdzie? Co? Ej, ale nie chcę kogoś okradać, ja nie chcę mieć problemów. Jeszcze noc zapadła, świetnie. Po prostu... Czekaj. Kurde, ej, ale wiesz, że za dużo siarki to niezdrowo, powinniśmy wyjść na świeże powietrze. Czekaj. Riko, spokojnie, dojdziesz, chodź. Spokojnie. Świeże powietrze, wdychaj. Kurde, dziwnie tutaj. Dobrze, że nie wzięliśmy smoku. Ej, tam się coś pali! Ej, ja się tu zaczynam bać. Smoki, dobra, smoki są. Dziwna jest ta góra. Ej. Mi się tak tu podobało, a teraz już nie wiem, co o tym myśleć. Jaki smok leci. O nie. Kurde, czekaj, ja muszę zjeść z wrażenia. Dobra, wchodzimy jeszcze raz, tylko pamiętaj, weź głęboki oddech, bo później już takich nie będziesz miał. Ja bym jednak zabrał te zbroje. To i tak nikogo nie ma. No, ale co robimy z tym jajkiem? W sensie... Nie wiem, jakiego smoka to jest jajko, to na pewno nie jest jajko nocnej furii, właśnie. O tym ci jeszcze dzisiaj muszę opowiedzieć. Ale właśnie coś... Ona mi wygląda, jakby to był mój smok. Co? Takie kolce? No. Nie wiem, nie chcesz, żebyśmy się pomylili. Wiesz co, ja bym na razie zostawił to jajko i rozejrzał się jeszcze po okolicy. Bo to wygląda na jajko jakiegoś dużego smoka. Dobra. To co, mówisz, że bierzemy? No temu ziomkowi chyba się już nie przyda, a smok tego raczej nie wziął, bo nie ma jak. No. Dobra, to jemu się nie przyda, ale... No dobra, to zabieramy w takim razie. Przynajmniej coś.
ubierz się, ja przynajmniej będę się czuł teraz bezpiecznie z diamentowymi rzeczami, tylko... No, ja też, nie z kamiennymi. Nie wiem, ja bym się stąd jednak wynosił, bo... No, nie czuję się tutaj bezpiecznie, zresztą jeszcze ta siarka. Ale... Ładnie mi... No? Ale jak założyłem tą zbroję, to tak mniej czuję tej siarki. Nie, ja dalej czuję, to jest po prostu już chyba kwestia przyzwyczajenia. Chodźmy stąd już lepiej. A ja nie wiem, co robić z tym jajkiem. No, rozejrzmy się jeszcze po okolicy, bo ja nie chcę mieć żadnych problemów. Nie chcę, żeby mnie jakiś smok atakował, bo wzięliśmy jakieś jajko, wiesz? Chodźmy po prostu. Jest tu coś jeszcze? Nie ma. Tu jest safe, ale w safe nic nie było. No dobra, no to wracamy, chodź. Chodź. Czym prędzej, chodź. Musimy się jeszcze rozejrzeć przede wszystkim. No chodź już! No dobra. No. Jeszcze chcę się rozejrzeć. No. Jejku, nie, ja muszę na powietrze, bo to jest... Chodź już, no! Ja bym zabrał to jajko. Kurde, ale ja nie chcę mieć problemów, to wygląda na jajko dużego smoka. Ja nie chcę później, żeby nas smok atakował. Dobra, mam pomysł. Wezmę mojego smoka. Może on je pozna. No dobra, zobaczymy. To ja wezmę szczerbatkę, chociaż i tak wiem, że to nie jest jajko nocnej furii, bo to nie jest możliwe. No, ej, ale... Czekaj, aha, tu jest... Ej, zauważyłeś, że te zielone smoki, te zielone Charizardy tutaj grasują? No, ale ja zauważyłem, że mój smok, jak go oswajałem, on był zbyt miły chyba. No, pierwszy raz oswajałem smoka, ale wydawał się dla mnie zbyt miły. Właśnie, ja też się zdziwiłem, że to tak szybko ci poszło. Dobra, ej, ja idę. Z moim smokiem chcę coś dziwnego. Czekaj. Mam go tak krótko, ale nikt się nie zachowywał. Patrz. Patrz, jak on patrzy w to jedno miejsce. Spójrz. Co jest? No. Dziwnie patrzy, cały czas to samo miejsce. No nie. Dobra, bierzemy to jajko. Walić to, jeśli nas jakiś smok zaatakuje. Mamy jeszcze... Mamy nocną furię i śmiertnika zębacza. Co nam grozi? Czekaj, czekaj, ej. Czekaj. To trzeba wziąć jakoś ostrożnie. Mam! Dobra. Może daj mi to jajko. Może... Czekaj, ale one jest strasznie ciężkie. Weźmy je we dwóch. Daj mi je, ja dam radę. No, chodźmy po prostu dam we radę, dwójkę. Daj. No, chodź. Dobra. No i co? I tak ci musiałem pomóc. No i na co ci to wyszło? Co? Załaduję na smoka i dawaj. Idziemy stąd. Ja nie mam już powodów, żeby tutaj być. Czekaj. Szczerbatek. Lecimy, ja się muszę przespać spokojnie. Ej. Dobra, sieć szczerbatek, albo w sumie idź spać. Dobra. Riko, ja idę spać, bo ja już po prostu nie mam siły. Dobranoc. A co z tym jajkiem? Połóż je gdzieś? No, połóż je tutaj, w tym miejscu. Połóż je tu. A ja może bym położył je tam przy smokach. Może. Połóż je tutaj, mówię ci. Ale my tu mieszkamy, my tu mamy ten. No to co? A przy smokach będzie chyba lepiej, co? No ale to jest przy szczerbatku, spokojnie, daj je tutaj. Tu jest takie fajne miejsce akurat. Nie, ja dam go tam przy... między moim a twoim. A, jak chcesz, dobra, ja idę spać, dobranoc. Nie, tu jest niewygodnie, no to jest... Ja idę tu spać. Co to było?